Ja wam przecież nie mówiłem, że my byliśmy w Polsce, bo odkąd jest z nami pies, czyli od wiosny, nie ruszaliśmy się w ogóle z domu. Całe lato spędziliśmy na balkonie, zresztą oglądając deszcz, bo on podróżowania i miast dużych nie lubi, a my nie chcieliśmy go zostawić z kimś obcym, dopóki jest jeszcze mały. Ale, Kajtek ma u nas w bloku fankę, starszą panią, która go uwielbia i czeka zawsze na niego o stałych godzinach, kiedy ten wychodzi na spacer. Ta sympatia jest obustronna, bo oni się tak samo cieszą na swój widok. Tam jest w ogóle grubsza historia, bo ta pani po wielu latach z pieskiem musiała go w zeszłym roku uśpić, bo już ze starości cierpiał na wszystko i ona całe to uczucie przelała teraz na Kajtka. I jak ostatnio czekała na nas pod blokiem w godzinach spaceru, to mówi do mnie, a co wy na żadne wakacje nie jedziecie? No to i mówię, że pies nie lubi jeździć, ani dużych miast nie lubi, a ona na to, lećcie sobie chłopcy gdzie chcecie, a ja się nim zajmę. No i zrobiliśmy kilka zabiegów sprawdzających, jak ta ich przyjaźń się ma w praktyce, Czasami zabierała kajtka sama na spacer, czasami szedł do niej na dłużej, jak byliśmy obydwaj w pracy. No i okazało się, że pies z tej wizyt wracał zadowolony. Ona tak nam dziękowała, jakbyśmy to my jej robili przysługę, a nie odwrotnie. W dodatku nam jeszcze przysyłała filmy do pracy, jak ona z kajtkiem je kanapki, bo jak mówiła, nie miała ochoty na swoją karmę. Albo jak się bawią na dywanie, bo kupiła mu jakąś nową zabawkę. No i zdecydowaliśmy, że skoro oni tak sobie świetnie radzą, to możemy sobie pozwolić na jakiś weekend we dwóch, bez dziecka. Nic wielkiego. Hotel, kolacja, teatr, jakieś zakupy, po prostu chwila poza domem. Padło na Warszawę, bo już obaj bardzo się stęskniliśmy. Wiedzieliśmy, że na miejscu będziemy mieli mało czasu, więc zakupy obaj robiliśmy online i plan był taki, że jak przylecimy, to zaczniemy od zajęć w podgrupach, każdy z nas ma dwie godzinki na swoje sprawy, a później już randkujemy. Ja już od tygodnia robiłem listę wszystkich nowych miejsc w Warszawie, w których możemy zjeść. Załatwiłem bilety do teatru. No i oczywiście kupowałem książki kucharskie i nowe planery, kalendarze, notesy. Ja uwielbiam te wszystkie papiernicze rzeczy, a w Norwegii wybór jest raczej średni. Dominik też robił zakupy, tylko że u niego to są raczej jakieś tam elementy do karnisza, sterowniki do oświetlenia i inne ustrojstwa, o których ja pojęcia nie mam. No i właśnie dlatego zawsze na start gdzieś za granicą mamy zajęcia w podgrupach, bo ja mam czas na wypasione sklepy papiernicze, na przykład w Warszawie, a on w tym czasie studiuje półki w kastoramach, w których ja poza stoiskiem z tkaninami mógłbym użyć z nudów. No i nadszedł dzień wylotu. Psa zaprowadziliśmy do sąsiadki poprzedniego wieczoru z bagażem, który był kilkukrotnie większy od naszych obu razem wziętych. No bo my na dwa dni mieliśmy świeże koszule, skarpety i gacie. A pies jedno piętro windą pokonał z bagażem godnym Kerry Bradshaw. Dwa posłania, miski, zabawki, koce, swetry, dwie pary szelek, buty na mróz, no i lista telefonów do nas, do jego lekarza, ubezpieczyciela i grafik karmienia, a do tego jeszcze smaczki. Wstałem przed czwartą rano. Uśmiechnięty od ucha do ucha, robiłem kawę i szykowałem śniadania, wszystko dopięte na ostatni guzik. O piątej obaj byliśmy już wyprasowani, buty wypastowane, mordy ogolone jak do kościoła, bo z domu nie ruszaliśmy się kilka miesięcy. Miałem wrażenie, że tego dnia nic nie może zmącić mojej radości. Jak bardzo się myliłem. Taksówkarz, który wiózł nas na lotnisko, rozpylił w aucie jakiś olejek kardamonowy. Nie wiem, czy chciał tym wprawić pasażerów w świąteczny nastrój, ale ja z moim nosem już byłem wściekły od rana. Wiedziałem, że spodni i swetra nie zmienię przez dwa dni, a zanim dojedziemy na lotnisko, będę już cały śmierdział tym olejem. Owinąłem sobie twarz szalikiem, który przeszedł zapachem mojej wody kolońskiej, i tak dojechałem na miejsce. Nadal się nie poddawałem. Wiedziałem, że czekaliśmy na ten wyjazd długo, i nie chciałem od rana marudzić, że mi śmierdzi. Na lotnisku zimą też jest super wygodnie, bo nawet jak nie masz dużego bagażu, to i tak musisz się rozpłaszczyć, zdjąć wysokie buty, do tego pilnować, żeby nie pogubić rękawiczek, szalika i czapki. No ale odprawa poszła gładko i stanęliśmy w tłumie pijanych rodaków lecących do domów na święta. Zawsze mnie szczerze mówiąc zastanawia, kiedy oni zdążyli się nawalić, jak jest tak wcześnie: dziś już czy jeszcze wczoraj? Obiecałem sobie nie wdawać się w żadne dyskusje, załatwiłem nam tylko kawę i usiedliśmy pod bramką. Od wyjścia z domu Dominik cały czas miał na sobie słuchawki wygłuszające, do których namawia mnie od dawna. Ja się przed tym bronię, bo to jest dość spore. Ja mam Airpody, które w każdej chwili mogę włożyć do kieszeni. Tyle, że on, poza muzyką czy podcastem, nie słyszy kompletnie nic z zewnątrz, więc może spokojnie jeździć metrem pełnym nastolatków, albo stać w kolejce do samolotu, bo w tych jego słuchawkach naprawdę widzi się tylko, jak ludzie ruszają ustami, a nie słyszy się nic poza tym, co tam się sobie puści. Więc on od rana był odporny na kretyńskie komentarze na temat sytuacji politycznej w kraju, awantur o to, że zmieniono nam bramkę, i za każdym razem, kiedy szukałem zrozumienia w jego spojrzeniu, bo ja niestety słyszałem wszystko, uśmiechał się tylko i pukał palcem w słuchawkę. I jakby nie dość było słuchania tych wszystkich rozmów dookoła, nagle z załuchał usłyszałem: Nie lubię latać, wie pan, boję się jakoś. Matko, dlaczego zawsze ja? Przecież tu stoi z dwieście osób, a ona akurat mnie musiała wybrać. Dominik się uśmiechał, bo widział tylko wieszającą się na mnie kobietę, ale nadal nic nie słyszał. Ja to się proszę pana tak boję latać, że zaraz te najgorsze rzeczy wyobrażam. Bardzo nie lubię latać. Ale jaki człowiek ma wybór? Przecież nie popłynę. A może drwi sobie ze mnie, bo co to taki samolot mówi? Tyle złego się na świecie dzieje, jeszcze mi to latanie potrzebne. W ogóle bym nie leciało, jeszcze święta są w tym roku u mojej teściowej, proszę pana. A pan wie, jak to u teściowej? Rany, czy na mnie jakaś klątwa ciąży? Dlaczego ja przyciągam tych wszystkich ludzi? Zdążyłem pomyśleć, ale moja towarzyszka kontynuowała. Zaraz będzie gadała. A Aniu, taką masz tylko bluzkę, a korali żadnych nie masz? A co ja w Mazowszu tańczę, proszę pana? Powiedziałam sobie, że jak do czegokolwiek się przyczepi, to skrytykuje jedzenie. Ale to też nie jest takie proste, proszę pana, bo ona niestety dobrze gotuje. To najwyżej o i coś powiem, że korali ma za mało na przykład. Bardzo pana przepraszam. Nagle między mną a moją rozmówczynią pojawił się jakiś facet. Mam nadzieję, że żona się panu nie narzuca. Ona nie przepada za lataniem i wzięła leki, które jak widzę już działają. W tym czasie obaj przynieśliśmy wzrok na nią, a ona puściła do nas oko, tylko tak trochę slow motion. Raz jeszcze przepraszamy, spokojnego lotu. Powiedział małżonek, a Ania odchodząc mam rotała pod nosem: jak to tak bez korali? Nawet chciałem ich dopytać o nazwę tych leków, bo ona najwyraźniej bawiła się znakomicie. W samolocie nie udało nam się siedzieć obok siebie. W sensie i Dominikowi, Ania z mężem gdzieś się ulotnili, ale to bez znaczenia, bo Dominik, nie dość, że ma te słuchawki na sobie, przez które nic nie słyszy, to i tak zasypia natychmiast jak siada w fotelu. Przespał cały lot, w nosie mając dwukrotne turbulencje i ryczące dzieciaki. Wysiadł w Warszawie wypoczęty i pełny energii na wspólny weekend. Samolot był już znacząco spóźniony, ale w głowie mieliśmy już tylko czekające na nas atrakcje. Bałem się tylko, że przepadnie mi wizyta u fryzjera, który strzyże mnie od 20 lat, zawsze jak jestem w Warszawie. Kiedy weszliśmy do hali przylotów, przywitał nas kordon strażników granicznych blokujący wyjście z lotniska. Nie mogą państwo wyjść, bo w tej chwili trwa ewakuacja. Oznajmił nam jeden ze strażników. Dość osobliwa ta ewakuacja, pomyślałem, skoro zamiast ludzi ewakuować, trzyma się ich w środku. Okazało się, że ewakuowana jest hala główna i przylotniskowy parking. Reszta ma czekać. Nie miałem już siły drążyć i doszukiwać się sensu przetrzymywania nas w pomieszczeniu przy samej hali, kiedy nawet okoliczny parking jest opróżniany. Puścili nas po 40 minutach. Nie żeby one upłynęły tak sielankowo, bo jak to zawsze w kraju, co chwilę ktoś do strażników podchodził i musiał zaznaczyć ja tylko do taksówki, bo do miasta muszę. Tak jakby miejscem docelowym całej reszty było pomieszczenie przy hali przylotów i my już jesteśmy na miejscu i dalej się nie ruszamy. Kiedy nas wypuścili, poszedłem po kolejną kawę, za którą chciałem zapłacić blikiem, bo to jest teraz podobno bardzo w Polsce powszechny i wygodny sposób płacenia. Muszę wam wyjaśnić, że kiedy latamy do Polski, korzystamy z mojego polskiego konta. Od jakiegoś czasu te jakieś tam przewalutowania bardzo się nie opłacają, więc jak jesteśmy w Polsce, wydajemy pieniądze z konta polskiego i staramy się nie używać norweskich kart. Kiedy to konto zakładałem, poinformowano mnie, że nie ma sensu posiadania karty, skoro do kraju przylatuję jakieś dwa razy w roku i wystarczy mi ta płatność Blik, która jest łatwa, darmowa i powszechnie uznawana. No więc, jak już nas z tej hali wypuszczono, chciałem za kawę i bilety autobusowe zapłacić Blikiem, i jak się pewnie domyślacie, po tym wstępie Blik mi się kazał pocałować w nos. Cały czas starałem się utrzymać pozytywne nastawienie, ale jak tak się cały świat sprzymierzy przeciwko tobie, to i kamień nie wytrzyma. Za bilety zapłaciłem kartą norweską i wsiedliśmy do autobusu, nierozsądnie zajmując miejsca w drugim rzędzie. Chwilę później na fotelu przede mną usiadła pani, która natychmiast postanowiła położyć sobie fotel, który zaprojektowany został tak, że głowę miała praktycznie na moich kolanach. To już było za dużo nawet dla Dominika, bo choć słuchawek nadal nie zdjął, to ruchem brody pokazał mi, żebym się odezwał, a nie siedział zakleszczony pomiędzy fotelami. Oczami odpowiedziałem mu: Nieważne, zaraz będziemy w centrum. I tak jechałem całą drogę. W tym czasie kierowca komentował sytuację na drodze tak soczystymi słowami, że już nikt nie miał wątpliwości, że jesteśmy w Polsce. Poza Dominikiem, który nadal nic nie słyszał i jak na niego zerkałem, robił tylko taką minę z rozciągniętymi w jednej linii ustami, która może oznaczać i radość, i współczucie. Kiedy wreszcie wysiedliśmy w centrum Warszawy, mimo chłodu i błota, poczułem się szczęśliwy. Dobra, to co, zajęcia w podgrupach i spotykamy się w hotelu, zapytałem? Ja jestem strasznie głodny, odpowiedział Dominik. To była w sumie jeszcze lepsza wiadomość, bo cóż może bardziej koić skołatane serce, niż odwiedziny jednej z Knajp z listy, którą pisałem dwa tygodnie. Od razu zacząłem czytać z telefonu. W centrum mamy cztery miejsca: jest pizza w stylu Detroit, nowy ramen, wegańskie bistro i ja chcę KFC, przerwał mi w pół zdania. Wiedząc, jak bardzo tęsknił za KFC, tym razem to ja odpowiedziałem uśmiechem z ustami w jednej linii. To nie jest tak, że on nie docenia tych ekstra miejsc, które razem odwiedzamy, tylko jego po prostu to nie jara tak mocno jak mnie. Czasami, jak dosnuczy tam sobie menu nowych, fine-diningowych knajp i z emocji nie mogę już wytrzymać, to zamiast w tablet wpatruję się w niego. I wtedy on odkłada telefon i z umiarkowanym zainteresowaniem mówi: No. I wtedy ja mu czytam na przykład menu dwóch miejsc, w których każdy składa się z dziesięciu dopracowanych w szczegółach dań i pytam, którego wolałbyś spróbować? A on bez zastanowienia całkiem serio mówi, a w którym mają dolewkę do coli? Wtedy nie pozostaje mi nic innego jak uśmiech z ustami w jednej linii, który w tym wypadku oznacza, dobra, nie było sprawy. No więc po dziesięciu minutach od pojawienia się w centrum Warszawy siedziałem w złotych tarasach, a Dominik ze szczerym uśmiechem stawiał przede mną tacę z Zingerem w zestawie i ogromnym kubkiem bez przykrycia. Żebym nie miał wątpliwości jakiego doświadczam szczęścia, dumny oznajmił, masz wliczoną dolewkę, jakbyś chciał więcej sprajta. Po posiłku, za który znowu zapłaciliśmy norweską kartą, usiłowałem wypłacić gotówkę z bankomatu, ale moje polskie konto nadal odmawiało obsługi blika, a karty nie miałem. Daliśmy sobie dwie godziny na załatwienie własnych spraw i każdy z podręczną walizką pojechał w swoją stronę. Dominik uberem na mokotów, gdzie odbierał jakieś dinksy do aparatu, a ja po topniejącym śniegu powlokłem za sobą walizkę do pierwszego papierniczego, w którym czekało już na mnie potwierdzone mailem zamówienie. Ogromnie kojące było dotykanie tego wszystkiego, co jeszcze dwa dni temu oglądałem na pulpicie komputera. Papierowe planery na nowy rok, szwajcarskie długopisy, spinacze, notatniki i kartki świąteczne. Oczywiście na miejscu dobrałem jeszcze kilka rzeczy, bo co innego na ekranie, a co innego na żywo i kiedy przyszło do płacenia trzykrotnie spotkałem się z odmową. Nie miałem już ochoty płacić norweską kartą, bo po to właśnie mam polskie konto, żeby bez sensu pieniędzy nie tracić. Ale nadal się nie udawało. Panie były bardzo miłe i mówiły, że mogę wpaść później albo jutro i wszystko będzie na mnie czekało. Tyle, że ja mam na swoje sprawy tylko dwie godziny. Jutro to ja mam już napięty grafik, a przede wszystkim obiecałem Dominikowi, że ten wyjazd do Warszawy to będzie czas tylko dla nas. Żadnych podcastów, żadnych relacji na Instagramie, tylko my. Postanowiłem skontaktować się z bankiem, bo zastanawiałem się, jak zapłacę za te wszystkie kolacje, na które mamy rezerwację. Nie dam rady po wszystkich zmywać przecież na czym. No i tak maszerując z telefonem przy uchu i słuchając Chopina na infolinii, oddalałem się od papierniczego, a zbliżałem do fryzjera. Pan, który zawsze mnie strzyże, był już nieobecny, bo znacząco się spóźniłem, o czym oczywiście poinformowałem telefonicznie już z lotniska, no i zapytano mnie, czy chce innego. Nie bardzo miałem wyjście, i nadal z telefonem przy uchu kiwnąłem, że tak. Wszystko jedno, niech przynajmniej jedna rzecz z zaplanowanych częściowo się uda. Odłożyłem telefon i usiadłem na fotelu. Na szyję obroża z bibuły, peleryna i jedziemy. Muszę się wam przyznać, że ja u fryzjera nie należę do osób asertywnych. Nawet jak widzę, że jest źle i łzy cisną mi się do oczu, odpowiadam: „dziękuję bardzo, tak, jestem zadowolony, kłaniam się, daję na po czym idę szukać czapki. Ten pan, który zazwyczaj mi obcina wie, że ja mam już za kola, że mi włosy pieją z jednej strony, no i przede wszystkim, że po wizycie chciałbym jednak trochę włosów na głowie mieć. Ten, na którego trafiłem tym razem, ogolił mnie tak, jakbym przyszedł tam na przygotowanie do operacji trepanacji czaszki. Już patrząc na swoje odbicie w lustrze, wiedziałem, że jest źle. Swoją drogą, nie znoszę patrzeć na siebie w lustrze, jak mam gumkę na szyi i do tego pelerynę. Gęba jest dwa razy większa, zwłaszcza jak się jeszcze jest ogolonym, jak kura do rosołu. Ale naturalnie podziękowałem, zapłaciłem i wyszedłem na ulicę, nadal próbując skontaktować się z infolinią mojego polskiego banku. W połowie drogi do papierniczego, po pytaniach o nazwisko panińskie mojej matki i wszystkie znane mi kombinacje cyfr, w końcu udało się połączyć. Przesadnie uprzejma pani wyjaśniła mi, że wyjątkowo dziś działalność internetowa banku nie działa i jedyne co mogę zrobić, to osobiście wypłacić gotówkę w oddziale banku. Na pytanie, gdzie jest najbliższy, odpowiedziała, że ona nie wie, bo nie jest z Warszawy. Z gołą głową wróciłem do papierniczego i zapłaciłem za zakupy, już nie zważając na żadne przewalutowania. I wygooglowałem sobie najbliższy oddział banku. Ciągnąc za sobą walizkę, musiałem przedostać się na drugą stronę Pałacu Kultury. Ciągnięcie walizki po centrum Warszawy w grudniu to nie jest scena z Holiday, gdzie Cameron Diaz w wysokich obcasach i białym płaszczu zapada się w puszystym białym śniegu. Kółka jadą po wodzie z błotem, chlapiąc na spodni i gdzie-niegdzie trafiają na goły chodnik, niemiłosiernie hałasując, albo zalepiając się jakąś bryłką i wtedy ciągnie się walizkę, zostawiając za sobą ślad, jakby jechało się saniami. Byłem już tak wściekły, że starałem się patrzeć tylko pod nogi. Ostatnim, na co teraz miałem ochotę, to spotkanie kogoś znajomego. Na ostatnim odcinku trasy miałem do wyboru: obejść złote tarasy z pełnymi brei chodnikami, czy przejść przez suche i płaskie centrum handlowe, za to pełne ludzi w szale przedświątecznych zakupów. Wybrałem opcję numer dwa. Nie wiem kto wpadł na pomysł, żeby centrum handlowe, do którego jest bezpośrednie wejście z największego dworca kolejowego w kraju, miało wszędzie schody, żadnego zjazdu, żadnej windy. Pasażerowie z bagażami wpadając z impetem przez oszklone drzwi, witani są mieszaniną zapachów herbat, perfum, frytek i kaskadą schodów. To wygląda jak etap w jakimś drużynowym biegu przełajowym. Ludzie idą szybko, w dużej grupie, i nagle każdy chwyta za rączkę walizkę, którą musi unieść do góry, a jeszcze ciekawiej się robi, jak drugą ręką prowadzi dziecko, bo wtedy musi szybko chwycić je pod pachę, bo jak za długo zatrzyma się w jednym miejscu, to tłum napierający z tyłu zepchnie go ze schodów, razem z bagażem i potomkiem. Ja po przekroczeniu szklanych drzwi już byłem przygotowany, walizkę dociskałem do piersi, ale za to wszedłem w środek wycieczki szkolnej opuszczającej centrum handlowe. Swoją drogą też pomysł, zrobić wycieczkę do Warszawy na kilka dni przed świętami i jeszcze wejść do centrum handlowego. Nawet bym nie wiedział, że to jest wycieczka, bo nastolatków w Tarasach jest mnóstwo, ale jeden chłopiec, przechodzący właśnie mutację, ryknął mi koło ucha zdecydowanie za głośno: Proszę pana, Marcin zostawił plecak w Burger Kingu. I żeby usłyszał to ów pan, czyli ich wychowawca, wszyscy na schodach musieli to powtórzyć jeden po drugim, bo ten pan stał oczywiście na samym dole więc przedzierałem się przez tłum dzieciaków, dociskając do siebie walizkę, marszcząc czoło i nos od zdecydowanie zagłośnych komunikatów mówiących o tym, że Marcin w Burger Kingu plecak zostawił. W dole schodów, kiedy wycieczkę miałem już za sobą, nagle wyrósł przede mną anioł. Anioł płci miał nienaturalnie gęste rzęsy, niebiański uśmiech, a na tacy dzierżonej przed sobą oferował opłatki. Patrzyła ta anielica tempo przed siebie, mówiąc jakieś wyuczone kwestie, jak kasierki w dyskontach, nie zwracając uwagi na to, do kogo mówi, ani co. Nawet nie zauważyła, że ja po oswobodzeniu się stłoku nastolatków stoję przed nią i się jej przyglądam. Uwagę jej za to zwrócił kolega, który pojawił się obok niej, mówiąc Ja pierdolę Justyna, ale wyglądasz. Na ten tekst u anielicy Justyny nagle twarz zmieniła się z anielskiej w nieanielską i uszminkowanymi ustami odpowiedziała. Żebyś wiedział, jak ja ich wszystkich nienawidzę. Otrząsnąłem się z moku, przypominając sobie, że nie dla tej świątecznej atmosfery jestem w tym centrum handlowym, tylko akurat stoi na mojej trasie do banku, w którym mam dostać gotówkę. Przeszedłem przez cały parter na drugą stronę budynku, starając się nie rozglądać i nikogo nie napotkać wzrokiem. Wyszedłem przez kolejne obrotowe szklane drzwi prosto w obłok papierosowego dymu i na zimową polską breję. Za to po drugiej stronie ulicy prosto w oczy świeciło mi upragnione logo banku, mój punkt docelowy, dzięki któremu już za chwilę będę miał całą kieszeń wypchaną sałatą i na powrót będę mógł myśleć o tym, co zamówię dziś na kolacji i jakie wino wypiję w drodze do teatru. Wszedłem do przesadnie rozgrzanego wnętrza i w drodze do okienka ściągałem z siebie co się dało. Kiedy stanąłem przed obliczem pani dysponentki, miałem na sobie mokre do kolan spodnie, wokół walizki zrobiła się kałuża, a w dłoni trzymałem kłąb rękawiczek, czapki i szalika. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Proszę pani, mam konto w państwa banku, ale nie mam do niego karty. A ponieważ nie działają dziś płatności internetowe, nie mogę z niego skorzystać i chciałbym wypłacić gotówkę. Dziękuję bardzo, rozumiem. Jak pan zauważył, nie działają dziś transakcje internetowe, dlatego zapraszam pana do oddziału banku przy Rondzie ONZ, który znajduje się 10 minut pieszo od miejsca, w którym się znajdujemy. Powiedziała, wręczając mi karteczkę z wydrukowanym adresem innego oddziału. A dlaczego nie mogę tego załatwić w tym oddziale? Ponieważ my jesteśmy oddziałem bezgotówkowym, najbliższy z kasą znajduje się przy rondo ONZ, to bardzo blisko. Wiem, gdzie jest rondo ONZ. Bardziej mi zastanawia, po co jest ogromny oddział w centrum Warszawy, w którym nic nie można załatwić. Rozumiem. Można, ale nie dziś, ponieważ nie działają płatności internetowe. I panie tu siedzą po to, żeby wręczać karteczki z adresem? Równie dobrze mogłyby panie powiesić kartkę na drzwiach i iść do domu. Nie miałem już siły na dłuższą dyskusję, bo w końcu nie ta dziewczyna to wymyśliła i co mi to da, się tu wścieknę? Pociągnąłem za sobą walizkę w szarą mgłę za drzwiami i udałem się w stronę ronda OEZ. Zastanawiając się po drodze, kto wpadł na pomysł otwarcia wielkiego działu banku w centrum Warszawy, obok dworca kolejowego i miejsca, gdzie wysiada się w drodze z lotniska, gdzie prawdopodobnie czynsz jest jakąś zawrotną sumą, a nic nie można w nim załatwić. Teraz już poważnie się bałem, że mogę kogoś spotkać, bo wszystko we mnie buzowało. W dodatku byłem spocony, zmęczony, z ogolonym na łyso łbem i z reklamówką artykułów piśmienniczych, za które zapłaciłem zdecydowanie więcej niż planowałem. Wszedłem do oddziału przyrządzi ONZ, do którego kierowano chyba wszystkich z całej Warszawy, i przedarłem się przez tłum do dysponentki. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Głęboki wdech. Dzień dobry, chciałbym wypłacić gotówkę. Dziękuję bardzo, rozumiem. Proszę usiąść i poczekać, aż Pana poproszę. Usiąść nie było gdzie. Całe pomieszczenie wypełniali podobni do mnie ludzie, narodowości wszelkich, w równie świątecznych jak ja, nastrojach. 45 minut upłynęło mi na obserwowaniu poczynań pani dysponentki, która to na mokrej posadzce z kafelków, to na przemoczonej wykładzinie usiłowała utrzymać pion w obcasach. Zapraszam pana do kasy. Dotarło do mnie, kiedy czytałem wiadomość od Dominika, jak na niuśku, ja już jadę do hotelu, wszystko załatwiłem. Postanowiłem oszczędzić mu historii moich perypetii, więc odpisałem tylko spoko, widzimy się w hotelu. Czas oczekiwania na moją kolej przy okienku pozwolił mi się częściowo uspokoić. I kiedy usiadłem przed kasjerem i miałem już powiedzieć swoją kwestię, czyli dzień dobry, chciałbym wypłacić gotówkę, pan mnie ubiegł mówiąc, witam, czy interesuje pana kredyt gotówkowy? W tym momencie miałem już wrażenie, graniczące z pewnością, że TVN chce mnie zaprosić do kolejnego programu i to wszystko śledzi kamera. Tylko ja się pewnie dowiem o tym na końcu, jak mi pod hotelem wręczą kwiaty. No więc nie miałem innego wyjścia, jak zachować klasę, bo przecież to się pewnie wszystko kameruje. Nie, nie jestem zainteresowany kredytem, dziękuję bardzo. Chciałbym wypłacić gotówkę, powiedziałem, kładąc przed nim mój dowód osobisty. Dziękuję bardzo, rozumiem. Czy wypłacamy z głównego konta? A mało państwa jakieś inne? No nie. A jest pan zainteresowany dodatkowym? Pomyślałem, że nawet jak na program, który niewątpliwie jest tu realizowany, to już jest zaskomplikowany scenariusz. Proszę pana, wylądowałem w Warszawie przed godziną. Jestem zmęczony, brudny i nic nie mogę załatwić, bo nie mam pieniędzy. Proszę wypłacić mi gotówkę z mojego konta i niczego więcej nie chcę tu dziś załatwiać. Nie interesują mnie karty, ubezpieczenia ani inne oferowane przez państwa usługi. W odpowiedzi usłyszałem, dziękuję bardzo, rozumiem naturalnie. Wychodząc z banku na telefonie wyświetliło mi się, przygotuj się na spotkanie z kierowcą. Jak? Też ma dla mnie jakieś atrakcje? Włożyłem telefon do kieszeni, bo do banku usiłowała wejść staruszka z wózkiem zakupowym, który stawiał opór przez błoto na chodniku. No i odruchowo odstawiłem swoją walizkę i wyciągnąłem rękę, żeby jej pomóc. Nagle na moje przedramię spadła drewniana laska, którą ta pani trzymała w drugiej ręce, a wszystko działo się tak szybko, że nie miałem pewności, co tu się dzieje. Z impetem podrywała wózek, a do mnie rzuciła tylko ostrzegawcze POSZEDŁ! Ja pierdolę, jak do psa. To jest pierwsza godzina w Polsce, a ja mam już dosyć. Postanowiłem nikomu już nie pomagać, w nic się nie wdawać, nawet do kierowcy nie będę się odzywał. Mam kieszeń wypchaną gotówką, jak cinkciarz, zresztą bardzo dziwne uczucie, bo od 10 lat w Norwegii nie używam pieniędzy, i już chcę tylko do hotelu, żeby się wykąpać i zobaczyć Dominika. Gruziński kierowca na szczęście na rozmowę też nie miał ochoty, więc wsłuchiwałem się tylko w płynący z radia tekst święta, święta radości, tyle w nas. Mhm, po kokardę. Dominik czekał w hotelowym lobby. Na uszach cały czas miał słuchawki, na spodniach i płaszczu ani jednej plamki i oczywiście zdążył załatwić wszystko, co miał załatwić. Ponieważ ten wyjazd miał być naszą randką, postanowiłem nie dręczyć go moimi perypetiami. Masz te swoje kalendarze? Tak. Ale krótko się obciąłeś. Mhm. Nie miałem już siły tłumaczyć. Powiedziałem tylko, żeby wziął ode mnie rzeczy, a ja idę po klucze od pokoju. Dzień dobry, mam rezerwację na nazwisko Sobucki i czeka tu na mnie duża paczka z wydawnictwa. Pan Sobucki, dwie osoby, zgadza się, ale paczki dla pana nie ma. Mam e-mail z wydawnictwa, że ją tu dla mnie zostawiono i dzwoniłem wczoraj do państwa i to potwierdziliście. Nie było mnie wczoraj na zmianie, ale sprawdzę w innych hotelach, spróbuję ją dla pana znaleźć. Jak to w innych hotelach? Tylko ten się tak nazywa, poza tym na całej ulicy nie ma innego hotelu. Już się zacząłem rozpędzać, ale podszedł Dominik z pytaniem, czy wszystko OK? No to szybko wyhamowałem i mówię do niego, tak, wszystko super. A do pani recepcjonistki, proszę w takim razie klucze do pokoju, a później zajmiemy się tą paczką. Oczywiście zadzwonię do pokoju, jak tylko ją zlokalizuję. Dominik wszedł pierwszy do pokoju i zanim jeszcze przekroczyłem próg, usłyszałem: Misiek, jak ona zadzwoni, jak tu nie ma telefonu? Nie wiem, nie dbam o to, chcę wziąć prysznic. Z deszczownicy leciała tylko gorąca woda, ale nie miałem już siły narzekać. Szczerze mówiąc, to było nawet kojące po tych perypetiach. Wyszedłem owinięty ręcznikiem, a na ekranie telewizora znany aktor reklamował mój bank, mówiąc: Płatności internetowe w naszym banku pozwolą oszczędzić ci mnóstwo czasu. W oczach mi pociemniało. Przeniosłem wzrok na Dominika, który w ręce trzymał prezent. Kupił mi po drodze słuchawki wygłuszające. Będzie mi miło, jak zostawisz tu jakiś ślad po sobie, komentarz, ocenę albo subskrypcję. Do usłyszenia.